to statek może rozmiarami niewielki, jeżeli chodzi o jego gabaryty, natomiast jeżeli chodzi o nasycenie techniką, to rzeczywiście bardzo bogaty. Armator kupujący ten statek w fazie jego projektowania wniósł wiele modyfikacji i zrobił z niego takiego trochę omnibusa, więc oprócz tych funkcji połowowych posiada możliwość przetworzenia ryby na pokładzie bezpośrednio. Również posiada linię głębokiego zamrażania natychmiastowego wyfiletowanej ryby oraz posiada magazyny chłodzone do temperatury minus 35 stopni, w których może przechowywać tą rybę do momentu przekazania w porcie do odbioru. No myślę, że to jest oszczędność czasu, ale z drugiej strony też już jakiś tam wymóg rynkowy, który powoduje, że można na tym po prostu więcej zarobić. To jest bardzo komfortowe wyposażenie dla załogi maksymalnie do 12 osób liczącej, czyli uwzględniającej zarówno tą część, która zajmuje się nawigacją, czy też sprawami dotyczącymi obsługi takiej pływającej, jak i też tych, którzy będą zapewniali właśnie funkcjonowanie tej przetwórni i zamrażarni. Klient jest norweski, jego siedziba, miejsce użytkowania to jest aż za kołem podbiegunowym, natomiast tak jak widać na burcie miejsce rejestracji statku to jest Tromsø. No i też na tamtych akwenach generalnie na Morzu Północnym będzie operował. Thank you.